Po 5 latach wracamy do Berlina. Dziś mamy dla Was pierwszy odcinek miniserii z berlińskich restauracji. Możecie spodziewać się samych pyszności, w tym wybornego śniadania, cudownych eklerów oraz syczuańskiego makaronu, który doprowadził mnie do płaczu. Koniecznie przygotujcie jakieś przekąski i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Berlinie. Zaczynamy od śniadania. Przyjechaliśmy do miejsca, które nazywa się Benedikt. Szeroko polecane miejsce na śniadanie w Berlinie. No problem jest tylko taki, że jak widzicie, nie jesteśmy w środku, tylko stoimy przed lokalem. Jest kolejka, ale nie taka kolejka, że stoimy w rządku i czekamy, tylko trzeba wejść, zapisać się na listę, no i czekać. No powiem Wam, że trochę to trwało, ponieważ najpierw właśnie zapisaliśmy się tą listę, potem czekaliśmy, w końcu Pan nas wywołał, siedzimy. Też trochę musieliśmy teraz poczekać, aż ktoś do nas podejdzie, ale Pan powiedział, przeprosił, że dziękuję za naszą cierpliwość, że trochę tutaj mają dzisiaj pracę i rzeczywiście tak jest. A jest środa, więc nie wiem, co tutaj się dzieje w weekendy. Śniadań do wyboru jest bardzo dużo. Są słodkie śniadania, są jakieś ich takie specjalności lokalu, są takie bardziej klasyczne śniadania, jakieś bajdle, szakszuka. Ze słodkich śniadań są na przykład pancake'i różnej maści, więc tak naprawdę bardzo ciężko było nam się zdecydować, ale już zamówiliśmy, czekamy i zobaczycie, co zamówiliśmy. W oczekiwaniu na nasze śniadanka dostaliśmy pieczywo i tutaj mamy 3 bułeczki w pieczywie, ale generalnie możemy jeść tutaj tyle pieczywa, ile chcemy. No i są 3 różne bułeczki, jedna z rozmarynem, jedna taka ciemniejsza, a to jest bajgiel jerozolimski chyba. Są też masełka, jakieś dżemiki. I mamy już też napoje. Tak, jest dobra kawka, americano oraz równie dobry sok pomarańczowy. Pyszne jest tutejsze pieczywo, takie mięciuśne, pulchne, no idealne. I super jest też tutejsza marmolada jabłkowo-cynamonowa. Można też z nią zamówić tutaj pancake'i, widziałem. Jest przepyszna. Moje śniadanie już przyszło, już trochę go zjadłam. Jest przepyszne. A co to jest? To jest hummus, ale hummus w takim autorskim wydaniu, właśnie z tej kategorii specjalności lokalu. To nie jest taki hummus w takiej wersji kremowej, w takiej wersji zmiksowanej, tylko jest bardzo dużo takiej, no, całej ciecierzycy też. I jest to naprawdę mega dobrze doprawione. Do tego mamy jakiś taki ostry sos. Mamy zioła, mamy ogórka trochę, więc to dodaje takiej świeżości. Mamy paprykę, a do tego mamy 2 marynowane jajka. One są tak śmiesznie jak wyglądają, bo są takie brązowe, takie ciemne, ale to po prostu one tutaj były w jakiejś marynacie. Tu widzicie, jest ten ostry sos, który można sobie wymieszać, papryczka. Więc wszystko jest, dlatego jest tam pieczywo, ja sobie je tak urwałam, ale to jest tutaj taki długi paluch z sezamem. Do tego sobie domówiłam, ponieważ jest tam gdzieś taka kategoria, takie małe jakieś miseczki, ja sobie domówiłam po prostu fety z oliwkami, bo stwierdziłam, że będzie to do tego pasowało i jak najbardziej pasuje. U mnie jest francuski rogalik, ale nie taki zwykły francuski rogalik, tylko podany z jajkami po benedyktyńsku, czyli to są jajka posze z sosem holenderskim. Jest wędzony łosoś, no i to wszystko smakuje naprawdę wybornie. O, przykroję Wam jeszcze raz, pięknie się żółtko rozpływa. Sam rogalik jest przepyszny, taki maślany, bardzo, bardzo mocno maślane, jak najlepsze rogaliki w Paryżu. Także super te smaki do siebie pasują. Mam tutaj jeszcze sałatkę. Szczerze mówiąc, ja nie spróbowałem nawet. No widzicie, no, liście sałaty i jakieś nasiona. Jak przychodzicie więcej osób, no to przynajmniej jedna osoba powinna takiego rogalika zamówić i się podzielić. Zamówiłem pancake'i od razu, kiedy zamawiałem też swoje śniadanie. To są pancake'i w wersji mini. Takie 3 grube pancake'i oblane sosem na bazie białej czekolady i pistacji. I na górze są jakieś jagody, jeżyny, borówki, coś takiego. I to jest wersja mini. Jak to zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, jak wygląda wersja regularna. O, widzę już przy sąsiednim stole. Pancake'i są po prostu, mają większą średnicę, a są tej samej grubości. Słuchajcie, to jest przepyszne. Jak ja się cieszę, że to zamówiłem, że jestem taki szalony. Wszystko tu się zgadza. Same pancake'i bardzo fajne, puszyste, takie pełne smaku, słodziutkie oczywiście. Chyba one są z dodatkiem sera, coś mi się wydaje. Są bardzo mokre, wilgotne, do tego tych jagód, tych borówek jest tutaj naprawdę sporo. No i ten sos, mój Boże, no ta biała czekolada z pistacjami, to jest niebo w gębie. Na zdjęciach na Instagramie, jak są te pancake'i, to to ładniej wygląda, tego sosu jest mniej, tak elegancko się prezentuje, a tutaj tego sosu jest mnóstwo. Mi to nie przeszkadza, bo jest przepyszne. Myślałem, że tylko trochę spróbuję, ale chyba skończy się na tym, że zjem
wszystko. Jak ci smakowało śniadanko? Często jak chodzimy po tych restauracjach takich bardzo popularnych, gdzie jest kolejka, to niestety nie zawsze mamy takie potem poczucie, że było warto stać w tej kolejce, a tutaj jest tak, że naprawdę postaliśmy trochę, poczekaliśmy, zgłodniliśmy, no i nie żałujemy żadnej minuty, którą poświęciliśmy na to czekanie, ponieważ i moje, i Maćka śniadanie było pyszne. Na dodatek wjechały na koniec te pancake'i w ramach takiego deseru. No i teraz tak naprawdę musimy się trochę po tym Berlinie powłóczyć i my dzisiaj mamy właśnie taki dzień sobie spacerowania. To nie jest aż pierwszy raz w Berlinie, każdy z nas kilka razy w Berlinie było, Maciek to już w ogóle był wiele razy. Dlatego my ten wyjazd mamy taki bardziej na chillu, nie zaliczamy takich najważniejszych atrakcji, tylko właśnie sobie spacerujemy. No i też nie ma co ukrywać, że ten wyjazd chyba jeszcze jest bardziej niż Paryż i bardziej niż te inne destynacje, w której byliśmy, taki typowo foodowy, taka typowa gastroturystyka. Tyle nam poleciliście knajp, że tak musi być, ale to śniadanie też było polecane i za to dziękujemy. Nie no, śniadanko było pyszne, mega, mega dobre i zarówno te wytrawne, jak i te pancake'i. No te pancake'i to chyba jeszcze smaczniejsze. Także śmiało możecie przyjść tylko na te pancake'i moim zdaniem. Jeśli macie ochotę, możecie potraktować sobie wizytę w Benedikcie jako taki deser i po prostu przyjść na same pancake'i i kawkę i też będzie super, niekoniecznie na śniadanie, bo to też ważne, że te śniadania i cała karta nie zmienia się przez cały dzień. Lokal jest chyba zamykany o 17:30 i od rana do późnego popołudnia możecie sobie zjeść czy to śniadanie, czy właśnie jakieś pancake'i. Ceny. Americano 2,80, sok pomarańczowy 4,5 euro, masa bacha, czyli to śniadanie z hummusem Sony 14 euro, dodatkowa feta i oliwki 3,5 euro, mój rogalik 18 euro, no i te pancake'i 7,5 euro plus 2 euro za ten sos z pistacji i białej czekolady, bardzo, bardzo słodki i słodziutki. No, jak zjadłem te pancake'i, choć nie do końca, to stwierdziłem, nie jedziemy metrem, nie jedziemy Uberem, idziemy z buta. Jesteśmy w Tiergarten, czyli takim wielkim parku między ogrodem zoologicznym, tym słynnym berlińskim ogrodem zoologicznym, a bramą brandenburską, Reichstagiem i tym takim, powiedzmy, centrum Berlina. Miejsce, które dzisiaj odwiedzamy, to restauracja o nazwie 1990 Vegan Living. Jest to restauracja z kuchnią wietnamską w wydaniu bezmięsnym, w 100% roślinnym. Można zamówić takie malutkie dania oraz większe miski. Przypomina to trochę miejsce, w którym byliśmy w Warszawie, czyli La Vegane. Dania w karcie są oczywiście inne, więc no zobaczymy, co to będzie. Troszkę zamówiliśmy i czekamy. Mamy już nasze dania i zaspokoiliśmy głód. Wszystkie dania są podawane na raz. Nie jest tak, że małe są jako przystawka, a duże jako dania główne, tylko to po prostu wszystko razem wjeżdża na stół. Te małe są takiej wielkości. Takie faktycznie niewielkie miseczki, ale pełne treści. Tutaj trzymam papaja salad w wersji tutejszej. Jest papaja, jest marchewka, sos, limonka i chili. Nie jest to pikantne, nie? Tak delikatnie może gdzieś tam ta pikantność się pojawia. Są tu jakieś chyba pachnotki i tak dalej. Od razu ta sałatka jakby zmienia smak. Przede wszystkim czuj właśnie te wietnamskie zioła, ale dalej jest ciekawiej. Mamy tutaj fasolkę podaną z marynowanym seitanem, który wygląda jak kawałki karkówki takie podsmażane na grillu wietnamskim. No i to wszystko jest w takim słodkim sosie sojowym z miso. Świetnie to smakuje. Ten sos tutaj wiele dodaje dobrego. No i to roślinne mięso też jest naprawdę świetne. Pychota. Tutaj jest z kolei chyba najbardziej zaskakująca rzecz, bo kiedy to przyszło, nie było jeszcze obgryzione, wyglądało jak udko kurczaka w zasadzie, a jest to marynowany seitan nadziany na trzcinę cukrową, także wygląda super i smakuje też bardzo dobrze. Też jest w takim lekko słodkawym sosie, jak w zasadzie większość tutaj dań, ta słodycz jest chyba dominująca, ale nie jest aż tak dużo, jak to czasem było w niektórych azjatyckich restauracjach. No i to udko kurczaka tak zwane, podane jest na warzywach wszelkiej maści oraz na tym sosie. Tutaj mamy zupkę z wontonami, czyli z takimi pierożkami. No do tego są grzyby, jest dużo warzyw. Te warzywa są mega smaczne. I marchewka, i pak choi, i ogórek. Oczywiście makaroni. No, wszystko smakuje naprawdę fajnie. Też taka delikatna słodycz, a przy tym zupa jest naprawdę rozgrzewająca. Tak jak myślę o tych wszystkich daniach, które tutaj mamy, to trochę brakuje mi takiej pikantności mimo wszystko. Tak, mi też. Jest ta słodycz, która jest super, ale gdyby do tego było jeszcze troszkę chili, troszkę papryki, no to byłaby prawdziwa rewelacja. Ostatnie danie to czerwone curry. To jest danie z dzisiejszego lunchu, czyli nie ze stałego menu. No i mamy czerwone curry na mleczku kokosowym, mamy ryż,
I mamy dużo dodatków z roślinnego mięsa. Tutaj takie malutkie pulpeciki, a większe pulpeciki smakują jak krewetki. Jak pulpeciki z krewetkami, oczywiście to nie są krewetki. Śmieszna konsystencja. One są lekko pikantne. Jedna z niewielu rzeczy, która faktycznie ma tę ostrość. No jest to całkiem smaczne. Najbardziej mi chyba spodobały się te malutkie miseczki. Są takie bardziej zaskakujące. Tymi większymi miskami można się po prostu dobrze najeść, a przy tym też są całkiem smaczne, tylko po prostu mniej zaskoczenia. Tak sobie tutaj jemy i razem stwierdziliśmy, że chyba popełniliśmy trochę błąd. Powinniśmy zamówić więcej tych małych miseczek i na nie postawić, bo tych dużych dania ja na przykład nie mogę dojeść. Ta moja zupa, ona jest naprawdę bardzo dobrze przyrządzona, ale jest taka na tyle słodka, że bardzo szybko się nią zapychamy. Za to te małe miseczki naprawdę fajne i tak widzimy po stołach, że ludzie zamawiają te małe miseczki i trochę żałujemy, że czegoś jeszcze nie spróbowaliśmy, a może moglibyśmy jeszcze coś zamówić. Więc jak tu będziecie, to wydaje mi się, że postawiłabym na te małe, zamówiłabym ich więcej do podziału, dodatkowo sobie ewentualnie zamówić ryż i będzie super. To było całkiem smaczne jedzonko, najbardziej podobały mi się te zamienniki mięsa. Naprawdę smaczne, świetnie zamarynowane, o fajnej konsystencji. Miło mi się te zamienniki mięsa jadło. I tak jak mówiła Sonia, raczej pójdźcie w te malutkie miseczki. Chyba że chcecie zjeść dużo i mało różnorodnie, no to wtedy możecie tą większą michę zamówić. I tak, małe miseczki są za 4,5 euro. Jedna oczywiście, a duże są za 9,90. Do tego są napoje, takie większe napoje po 4,80 i my razem zapłaciliśmy za wszystko 42 euro. To było zdecydowanie za dużo na naszą dwójkę, zwłaszcza te wielkie michy są takie ogromne i sycące. I jeszcze taka ważna informacja, płatność tutaj na miejscu tylko gotówką, kart nie przyjmują. Przyszliśmy do kawiarni The Barn, w zasadzie jedna z takich legendarnych sieci kawiarni oraz palarni w Berlinie. Jak tak patrzę po tym miejscu, to chyba już lata świetności ma już za sobą. Zwłaszcza jeśli chodzi o wystrój. Takie to wszystko wyniszczone już. Ale kawka jest dobra. Wzięliśmy sobie kawkę z dripa. Ziarna są z Kostaryki i jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Kolejna fajna kawiarnia speciality, jeśli chodzi o produkt w Berlinie. Pewnie z jakąś kawą ziarnistą wyjdziemy z tego sklepu również. I taki drip kosztuje 5 euro. Poza tym są jakieś słodkości, są kawy z ekspresu, są inne alternatywne metody parzenia, więc jest w czym wybierać. Miejsce jest niewielkie, jest troszkę stoliczków na zewnątrz, ale też w całym Berlinie jest kilka punktów tego The Barn. Aczkolwiek widziałem, że niektóre z nich mają jakieś takie bardzo niskie oceny na opiniach Google. Pewnie wynika to z jakichś fuck-upów obsługi. Idąc tutaj, zeszliśmy do piekarni Sophie. Jest to jeden z takich gorętszych adresów, jeśli chodzi o wypieki w Berlinie. Zarówno pieczywo, jak i słodkie wypieki. No niemniej przyszliśmy tak przed 16, więc już w zasadzie nie było z czego wybierać. Więc postanowiliśmy, że wybierzemy się tam może innym razem o poranku, a nie tak jak teraz. Ale jeśli szukacie czegoś takiego, no to może to jest dobry adres, żeby sprawdzić. Tak jak zapowiadałem, kupiliśmy jeszcze ziarna do domu. Będziemy robić kawkę. Dużo kawy z Berlina przywieziemy. Bardzo dobra kawa, więc mam nadzieję, że w domu też mi się uda tak pyszną przygotować. Czas na coś słodkiego. Idziemy na eklery. Tak jak Maciej zapowiedział, po kawie przyszedł czas na słodkości. No i przed nami eklery. Nie pamiętam, kiedy w ogóle ostatnio jadłam ten rodzaj deseru, ten rodzaj słodkości. Tutaj są przeróżne, różne smaki. My wybraliśmy taki ze słonym karmelem, z maczą oraz z pistacją. Tak jak widzicie na przebitkach, za dużo już tych eklerów nie zostało. Pani sama powiedziała, że się dość dużo wyprzedało, ale jeszcze dla nas na szczęście starczyło. Poza tym w kanał kupicie też lody. Próbowaliśmy wszystkich eklerów. Są fantastyczne. Troszkę żałowałem, że nie udało nam się spróbować eklerów w Paryżu, bo tam właśnie eklery są słynne. Ale na całe szczęście poleciliście nam kanał, gdzie te eklery są fantastyczne. Przyszliśmy tutaj i rzeczywiście przepyszne eklery, pełne pysznych nadzień. Tutaj akurat jest z kremem matcha. Te eklery są napakowane tymi nadzieniami. Wyglądają w ogóle przepięknie, w zasadzie już wyglądały, bo troszkę je zmasakrowaliśmy. No i wszystkie te trzy naprawdę bardzo smaczne. Cieszy mnie to, że każdy ten krem okazał się takim kremem, jaki był w opisie, czyli czy w matchy, czy w pistacji. Czuć było i matchy, i pistację. Ten z pistacją jest też z maliną, także jest to takie kwaśne przełamanie. No i chyba najbardziej mi smakował ten ze słonym karmelem. Jest taki najintensywniejszy, najbardziej napakowany kremem. No i w gruncie rzeczy przepyszny. Też to ciasto ptysiowe jest bardzo, bardzo smaczne, także no udany deser. Nie wiem, czy kiedyś jadłem tak pyszne eklery, bo zawsze takie tradycyjne oczywiście się jadło.
A te są takie bardziej wymyślne. Jeden eklet kosztuje między 4 a 5 euro, w zależności od tego, z czym jest w środku. Przyjechaliśmy do miejsca, na które byliśmy bardzo napaleni. Bardzo chcieliśmy tutaj przyjechać. Nazywa się Wencheng Hand Pulled Noodles. Jest to miejsce z takim chińskim, syczuańskim makaronem bian bian, który jedliśmy 3 lata temu w Nowym Jorku na Chelsea Market. Więc kiedy usłyszeliśmy, że jest takie miejsce i kiedy zauważyliśmy, jak dużo osób poleca ten lokal, to stwierdziliśmy, że koniecznie musimy tutaj przyjechać i wręcz inne restauracje ustawiliśmy troszkę pod to, żeby tutaj być. Zamówiliśmy te makarony, będzie też bułeczka bao. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy będzie tak dobre, jak właśnie w Nowym Jorku. To jest ten smak, który zapamiętaliśmy. Fantastyczny, gruby makaron, tutaj robiony na miejscu. No zobaczcie, jakie to są grube, długie i szerokie kluchy. Ten makaron był super smaczny, bez żadnych dodatków. Serio, no mogłem mieć go na sucho, ale te dodatki, no to też są grzechu warte. Mamy przede wszystkim taki olej, albo rodzaj sosu, który jest bardzo, bardzo ostry. My wzięliśmy wersję z dwoma papryczkami, standardowo jest z jedną, także no nie da się tego dania zjeść na łagodnie. A dla największych twardzieli jest jeszcze wersja z trzema papryczkami, która nazywa się Asian Spice. My się nie zdecydowaliśmy, ta wersja już jest ostra. I ciężko przewidzieć, jak ostra byłaby ta z trzema papryczkami. Ale co tutaj jeszcze jest? Jest wołowina. Taka dobra, pyszna wołowina rozpływająca się w ustach. Nie wiem, była długo duszona prawdopodobnie. Ale jest taka rozpadająca się. Genialna w smaku. Jest pak choi, jest szczypiorek. Jest dużo kolendry, było na początku, było to widać. Wszystko razem wymieszane tworzy fantastyczną, dość tłustą, faktycznie pikantną i przepyszną całość. Ta ostrość też jest taka specyficzna, bo to nie jest taka ostrość jak ostrość tajska na przykład, czy ostrość meksykańska. Prawdopodobnie tutaj pieprz syczuański, który ma jednak taki charakterystyczny posmaczek. Dla mnie prawdziwa rewelacja. Myślę, że warto tutaj specjalnie na te kluchy się wybrać. Na tą ostrość czekałam, aż moje usta już są takie bolące, spierzchniałe, ale rzeczywiście jest to taka ostrość pieprzna. No i mój makaron jest taki sam jak Maćka, w sensie z tej samej kategorii makaronów, ale jest wegański. Jest z tofu i z grzybami shiitake. Tofu jest na pewno w czymś marynowane, ale ja do końca nie wiem w czym. Wszystko jest wymaczane w tym pysznym, ostrym, oleistym sosie. Właśnie bardzo mocno wybija się ta pieprzność, ta ostrość, ale jest właśnie też kolendra, jest pak choi. Mi mega to smakuje, jak już widziałam te makarony na Instagramie, już mi po prostu ślinka leciała. Warto tutaj przyjść, zamówić różne makarony. Jest jeszcze taka inna kategoria tych makaronów, które są podobno takie mniej oleiste, mniej mokre, bardziej suche. Więc myślę, że może ich też warto spróbować. My postawiliśmy na te. Oprócz makaronów zamówiliśmy jeszcze bao z kurczakiem, smażonym kurczakiem. Jest to chyba mięso z udka. Do tego mamy ogórki takie piklowane, jest sos na bazie majonezu, lekko pikantny, no i troszkę kolendry. Fajny bał, aczkolwiek no nie aż tak zachwycające jak ten makaron. Kurczak bardzo smaczny, chrupiący, soczysty. Jeśli potrzebujecie się dobić czymś, no to myślę, że to jest dobra opcja. A poza tym jeszcze domówiliśmy taką sałatkę z ogórków. One też są lekko pikantne. Fajne są te ogórki, bo są takie mocno chrupkie. Takie z jednej strony soczyste, a z drugiej bardzo chrupiące. Więc tak do przegryzania w trakcie jedzenia makaronu są sam raz. Ostrze było, słuchajcie. Płakałem. Spociłem się. To nie jest tylko ostrze, to jest po prostu mega, mega smaczne. Aczkolwiek to tofu też mi mega smakowało, no tak też trochę nasiąkło tym sosem. Ile to wszystko kosztowało? Makaron, jeden i drugi, po 11,5 euro. Bao z kurczakiem 5 euro. Sałatka ogórkowa 3,5 euro i woda za 2,5 euro. Łącznie zapłaciliśmy 36,5 euro za super smaczny posiłek. Dzisiejszego vloga kończymy pod murem berlińskim. Mieszkamy tutaj blisko w hotelu i tutaj jest najdłuższy zachowany fragment muru berlińskiego. Oczywiście obecnie ozdobiony różnymi muralami, różnym graffiti. Jest to największa galeria na świeżym powietrzu. Tutaj artyści z całego świata zostawili po sobie ślad. East Side Gallery. Musicie odwiedzić to miejsce. To nie koniec naszych berlińskich rekomendacji. W kolejnych dwóch odcinkach pokażemy wam mnóstwo świetnego jedzenia. Znów zabierzemy was na wyjazd
wyborne śniadanie i na pyszną kawę. I w dodatku nie jedną. Poza tym pokażemy Wam doskonałą pizzę, kultowy sernik, kultowego burgera, koreańskiego grilla czy szanghajskie pierożki. Po Berlinie przyjdzie zaś czas na Włochy. Możecie spodziewać się kilku odcinków z Rzymu. Spróbowaliśmy wszystkich czterech słynnych rzymskich makaronów i prawdziwie rzymską pizzę. Również tą sprzedawaną na kawałki. Poza tym będą też vlogi z Toskanii, w tym jeden poświęcony restauracji Officina prowadzonej przez Dario Cecchiniego, którą możecie kojarzyć z netflixowego Chef's Table. W skrócie będzie to prawdziwa gratka dla tych, którzy kochają steki i dobre mięso. W międzyczasie nie zabraknie też filmów z Polski, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, by nie przegapić nowości i kolejnych materiałów. A my co, żegnamy się, dajcie znać w komentarzach, co jedliście smacznego w Berlinie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!